Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku krótki unboxing paczki, która do mnie dzisiaj przyjechała. Może najpierw wypakujmy, zobaczmy co tutaj mamy. Odłóżmy to na bok. I teraz tak, może zaczniemy od tego najistotniejszego. Tak oto ma się prezentuje opakowanie najnowszego iPhone'a 14 Pro Max. Jest to telefon, który kupiłem sobie za pierwsze zarobione pieniądze na YouTube. Oczywiście żartuję. Jest to prezent, jaki otrzymałem pod choinkę. Może otwórzmy. Tak się oto prezentuje najnowszy iPhone. I co mamy w zestawie? W zestawie mamy, może wyjmijmy sobie tutaj, jakieś instrukcje. Instrukcje, kluczyk do otwierania, wkładanie karty SIM, naklejeczka, jabłuszko i w zasadzie tyle. Mamy jeszcze oczywiście kabelek Lightning do ładowania, ale nie mamy kostki, co jest ciekawe. Ale wiadomo dlaczego. Ano dlatego, aby dokupić kostkę. Ja nabyłem kostkę w Media Expert, gdzie taka kostka warta jest 120 zł. Ja trafiłem na promocję 100 zł. Zdecydowałem się oczywiście ze względu na to, ile telefon jest wart, no to trzeba go chronić z każdej możliwej strony. No więc zdecydowałem się, że dokupię szkło. Szkło firmy Spigen z taką nakładaną jakby formą. Bardzo dobre opinie, także na pewno mnie nie zawiedzie. Dwie sztuki. Nie będę teraz naklejał, ale opowiem więcej później, jak to się sprawuje. No dobra. Kolejną rzeczą, jaką zamówiłem, to oczywiście coś, na czym najbardziej mi zależy w tym telefonie. To, kto każdy chwali jakość wideo. To te trzy aparaty są dla mnie najistotniejsze z racji mojego kanału na YouTube i zdecydowałem, że kupię ochronę na te aparaty w zasadzie. Tak. Taką ochronę, może pokażę jak to wygląda. Jest to naklejane na aparat z tyłu i mam nadzieję, że spełni swoją rolę. Ta wyspa troszkę odstaje, ale jak włożymy etui, które jest kolejnym elementem jakby... To jest etui. Powiem wam szczerze, że dużego wyboru nie ma. No chyba, że szukacie etui nie z firmy Apple. Ja zdecydowałem się jednak z firmy Apple, oryginalny jakby, i wybrałem taki niestandardowy kolor. Jasny, niejasny, nie wiem jaki to jest kolor, ale podoba mi się. Myślę, że będzie pasować. To jest złoty. No nie wiem, czy się komponuje, czy nie. Myślę, że będzie ok. Co do użytkowania tego telefonu, ciężko będzie mi się jakby przekształcić, przełożyć z Androida na iOS, ale myślę, że dam radę. Jak będzie się sprawował ten telefon, dam wam znać. Myślę później, potrzebuję kilka miesięcy, żeby dobrze go opanować. Pierwsze wideo jakby z tego telefonu na pewno zauważycie na Instagramie, na YouTube. Będzie ze mną cały czas. Pozdrawiam i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.